Cześć, witajcie. Dziś w Polsce zadebiutowała seria smartfonów Oppo Reno 4. A ja już mam od 2-3 dni przedstawiciela tej serii i mogę wam już o nim parę słów powiedzieć. Ładny, prawda? No mnie się strasznie podoba ten tył. Dodam, że jeszcze jest wersja ciemniejsza, bardziej stonowana, z takim lekkim deseniem w dolnej części obudowy, ale ten wygląda mega. A wiecie, dlaczego mi się tak podoba? Nie dlatego, że tak fajnie błyszczy i ma fajny kolorek niebieski, który bardzo lubię, ale dlatego, że się nie brudzi. Jest matowy i na nim w ogóle nie widać śladów paluchów. Popatrzcie. Widzicie jakieś? Bo ja nie. Do tego jeszcze obudowa ma szczelność. IP54 to nie jest pełna wodoszczelność, ale taka na wszelki wypadek, jakby nam się telefon przypadkowo zamoczył. Spokojnie wystarczy. Następna rzecz. Telefon jest smukły, bardzo dobrze leży w ręku. Zobaczcie, w mojej to prawie że znika, ale to dobrze. Myślę, że paniom szczególnie spodoba się to, że telefon nie jest przesadnie duży, jest za to cienki, smukły i fajnie się go trzyma. On nie ucieka z dłoni, możemy go spokojnie i pewnie chwycić. Jedyne, na co można tu ponarzekać, to rozmieszczenie przycisków. Są po przeciwnej stronie. Trzeba się po prostu do tego rozwiązania przyzwyczaić. Chyba, że już wcześniej mieliście jakiegoś Oppo, bo to akurat typowe dla tej marki. Wyświetlacz robi naprawdę dobre wrażenie. To AMOLEDowa matryca z modnym obecnie odświeżeniem 90 Hz. Jak widzicie, jest też Always on Display, nie ma za to diody powiadomień. Ekran ma zaokrąglone brzegi, ale tak lekko. Oczywiście nie każdy to lubi, na szczęście Oppo dobrze to ograło, bo dodało boczny interfejs i dodało podświetlenie krawędziowe, czyli dodatkową opcję sygnalizacji poza Always on Display. Ekran świetnie sprawdzi się w słoneczne dni, jego maksymalna jasność przekracza 1000 nitów. Oczywiście Oppo nie zapomniało o ochronie wzroku, bo mamy tutaj i tryb ciemny interfejsu, i tryb szarości, i ograniczenie migotania, i emisji szkodliwego światła niebieskiego. No i do tego oczywiście dosyć rozbudowane jak zwykle opcje pozwalające dostosować temperaturę i balans barw do naszych upodobań. W kwestii dźwięku Oppo Reno 4 Pro zarazem mnie cieszy i trochę smuci. Cieszy, bo mamy głośniki stereo. I to dobrze grające. Naprawdę fajnie brzmią, a do tego jeszcze w oprogramowaniu dołożyli nam taką fajną apkę z różnymi relaksacyjnymi dźwiękami. Oczywiście jakość połączeń również jest świetna, czy to przez słuchawkę, czy w trybie głośno mówiącym, ale niestety nie polubiłem się z dodanymi do zestawu słuchaweczkami. Grają dobrze, ale wiem to tylko od rodziny i znajomych. Ja niestety nie doświadczyłem tej dobrości, ponieważ z moich uszu te słuchawki wypadają. A niestety smartfon nie ma mini jacka i to zapisujemy po stronie minusów. To jak już jesteśmy przy minusach, to jeszcze dodam, że nie rozbudujemy pamięci wewnętrznej, bo nie ma miejsca na kartę microSD. Jest za to dual SIM. Jak już poruszyłem temat komunikacji, to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jakość połączeń, jest naprawdę świetnie. Telefon miałem już okazję wypróbować w kłopotliwym miejscu, w miejscu o słabym zasięgu, działał. Nie doświadczyłem jeszcze niestety tutaj u nas w Łodzi 5G, no ale trudno, ale oczywiście 5G jest, jest oczywiście NFC i wspomniany dual SIM. A pamięć wewnętrzna, no cóż, no, ma te 256 giga, czyli nieco ponad 200 dla Was zostanie, jak sobie tam poinstalujecie tych kilka ulubionych aplikacji. A niestety tego nie powiększycie. Natomiast ci, którzy oczekują porządnej wydajności, chyba nie będą narzekać. Bo mamy modnego obecnie Snapdragona 765G, ale też 12 GB pamięci operacyjnej. I faktycznie to daje nadzieję, że to będzie po prostu śmigać. Naturalnie powiem Wam o tym we właściwej recenzji tej dłuższej. Póki co jednak mogę Wam powiedzieć już parę słów o akumulatorze, bo akurat na tym się mocno skupiłem. A dlaczego? Jak rozpakowywałem Oppo Reno 4 Pro, przeraził mnie ten zasilacz. Popatrzcie, jaki jest wielki w stosunku do gabarytów telefonu. Jest wielki, ale za to 65-watowy. I po prostu napełnia ten akumulator w telefonie jak dziki. Już w około 15 minut mamy połowę napełnienia akumulatora, a pełne naładowanie to niecałe 40 minut. Wybaczcie, przeoczyłem ten moment, kiedy się wyświetliło 100%, ale było to tak pomiędzy 30 a 40 minutą. Naturalnie w recenzji spróbuję nie przeoczyć tego momentu. Jeżeli chodzi o czas działania tego akumulatora, to też jest nieźle. To jest taki typowy dwudniowy smartfon. Dwa dni bez problemu popracuje, ale jak tak będziemy korzystać z tego zasilacza i tak sobie co
jakiś czas na 5 minut ten telefon podłączymy, to jest spora szansa, że ta bateria nie da rady się rozładować całkowicie, będzie miała ku temu okazji. A bateria, dodam jeszcze, ma 4000 mAh, a patrzcie, jaki ten telefon jest smukły. 7,6 mm grubości. Jak oni się tu musieli nagimnastykować, żeby to się nie grzało podczas ładowania i podczas używania. No ale faktycznie, jeżeli chodzi o emisję ciepła, to ciepełko czuć. Tu właśnie będę oszukiwał, ale czy podczas intensywnej pracy, czy podczas ładowania, to ciepło nie przekracza granic zdrowego rozsądku, granic komfortu. Ot, po prostu czujemy, że telefon zrobił się dobrze ciepły, ale nie gorący. Dobrze ciepły robi się też zasilacz. W Oppo Reno 4 Pro znajdziemy interfejs ColorOS wersji 7.2. ColorOS to jest firmowa nakładka Oppo, oferująca dosyć szeroki zakres personalizacji i kilka preinstalowanych aplikacji, ale jednocześnie pozostająca nakładką przyjazną, wygodną i lekką. Z ColorOS możemy korzystać w tradycyjnej, zasobnikowej formie i nawigować w tradycyjny sposób za pomocą wirtualnych przycisków w dole ekranu, ale możemy również przełączyć się na nawigację za pomocą gestów i płaski tryb interfejsu. O Always On Display i panelu skrótów bocznym już Wam mówiłem. To jeszcze dodam, że jest tu także wygodny sposób nawigacji za pomocą jednej dłoni, czy nowe animowane tapetki. Nie zabrakło naturalnie trybu dla graczy, dzielenia ekranu, klonowania aplikacji. No, generalnie jest tu mnóstwo dobra, a zbędnych rzeczy raczej nie widać. Aparat fotograficzny Oppo Reno 4 Pro polubiłem już na starcie. A wiecie dlaczego? Bo poniebawiło się w pchanie kilku koszmarnych 2-megapikselówek. Dali bardzo praktyczny zestaw. Podstawowa duża matryca, do tego matryca z teleobiektywem i do tego obiektyw szerokokątny. Bardzo lubię takie praktyczne podejście, bo to w zasadzie są te trzy obiektywy, których tak naprawdę my potrzebujemy, użytkownicy. Komplet uzupełnia 32-megowy aparat do selfie. Mamy również tutaj rozbudowaną stabilizację podczas nagrywania filmów, zarówno cyfrową, jak i optyczną. Mamy nawet tryb nocny w filmach i właśnie o trybie nocnym jeszcze parę słów. Poza takim zwykłym trybem nocnym, który znamy z wielu różnych konstrukcji, tutaj spisującym się całkiem dobrze, naprawdę. Mamy jeszcze tryb, zobaczcie, taki dodatkowy, taką tutaj bardzo dyskretną, trochę moim zdaniem za mało wyeksponowaną ikonkę w rogu ze statywem. I to jest taki tryb statywowy, coś jakby połączenie trybu czysto manualnego z trybem nocnym automatycznym. To automat nas wyręcza, stawiamy telefon na statywie, klikamy rób zdjęcie, no i czekamy. On sobie w tym czasie robi zdjęcie i w tym czasie, moi drodzy, robi z nocy dzień. Nie zawsze ten efekt nam będzie potrzebny, nie zawsze, przynajmniej tak mi się wydaje, nas zadowoli, ale czasem może być naprawdę przydatny. Oczywiście na temat aparatu więcej powiem Wam we właściwej recenzji, bo jakbym Wam dzisiaj wszystko powiedział, to nie miałbym o czym mówić później. Dzisiaj najważniejsze jest to, bym powiedział Wam, czy Oppo Reno 4 Pro w ogóle mnie kręci. Moi drodzy, nie będę ukrywał, że trochę mnie kręci. Po pierwsze, jest ładny. Bardzo mi się podoba i kolor, i wykończenie tyłu. Po drugie, podoba mi się to, jak ten telefon leży w dłoni. Po trzecie, podoba mi się to, jak pracuje, jaki ma wyświetlacz i jak szybko się ładuje. No to po prostu robi na mnie mega wrażenie. Bardzo ciekawi mnie ten tryb nocny. Co on tak naprawdę pokaże przy dłuższych testach i ile mankamentów w nim uda się znaleźć. Mankamentów za to nie będę raczej szukał w interfejsie, bo nie jest to mój pierwszy kontakt z interfejsem Oppo. Znam ten interfejs i raczej go lubię. Nie będę też doszukiwał się jakichś strasznych problemów, jeżeli chodzi o wydajność tego telefonu, czy o same osiągi akumulatora. To, co na starcie nie przypadło mi do gustu, no to już wiecie. Przede wszystkim słuchawki, brak mini jacka i brak miejsca na kartę microSD. Ale reszta... reszta jak najbardziej. Czyli na razie w Oppo Reno 4 Pro widzę więcej zalet niż wad. A co jeszcze zobaczę, dowiecie się w recenzji za jakiś czas. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!